jest już na belce. Zadanie będzie trudne. Żono jeszcze na dodatek do 8, z 9. A więc będzie miał Kamil na początku dodane punkty. 230 metrów. Ale trzeba tyle skoczyć. 230 metrów daleko, ale stać Kamila na to. Już jest w powietrzu, ma silny wiatr pod narty, bardzo silny, piękna, nienaganna sylwetka i... Jest, tak, po prostu pięknie to zrobił, leciutko, tak jak powinien zrobić dwukrotny mistrz olimpijski, mistrz świata i są jego partnerzy dzisiaj kapitalnie. Maciek Kot, 251,5, nowy rekord skoczni! 251,5! Pięknie, to po prostu finał kapitalny, a więc przedsmak tego, co nas czeka jutro. Wszystkie plagi w powietrzu. Ci, co przyjechali, nie zawiedli się. Ten finał jest po prostu fascynujący. Niebotyczny lot. Popatrzmy, wyjście z progu, ułożenie się do lotu, a później już tylko myślami sięgał horyzontu, bo to musi być horyzont dla skoczka, skoczyć 251 metrów. Vikersund to bardziej naturalne, 253,5, rekord Krafta, a teraz Kraft stracił rekord, który zabrał ponownie Johansenowi, a więc jest wysoko. I później moment, widać jeszcze decyzji, chyba nie, jeszcze moment, jeszcze to pociągnę. Lądowanie wciśnięty bardzo mocno, no, przeciągnął 11. Tam, patrzymy, po 16,5 punktu i 15. Czyli tak jak Kraftowi. Tak jak Kraftowi. Tak, a podobnie do Krafta oceniony skok Kamila. Odjętych 19,9 punktu za wiatr, dodanych 8,8, ale to była mistrzowska, niewiarygodna próba i wyprzedzamy Austrię o 22,4 punktu. I jesteśmy Będziemy na podium w szóstym konkursie drużynowym w tym sezonie. Nie tylko będziemy na podium, ale w Pucharze Narodów wyprzedzamy Austrię, która była najgroźniejszym rywalem, która traciła do nas 226 punktów. Ponad 400 Niemcy, którzy będą teraz walczyć.